Witam Was, tu jest Sony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Asusa Zenfone 2 z pamięcią RAM 4 GB. Tak więc może zacznę od strony, która mi się nie spodobała i to jest ogólnie rzecz ujmując wykonanie urządzenia. No, o ile na zdjęciach, renderach wygląda on na wykonany z aluminium, to niestety tak nie jest. Tylna klapka jest wykonana z tworzywa sztucznego, które jest wzbogacone o taką teksturę jakby szczotkowanego aluminium. Natomiast uwierzcie mi, że pod palcem mam wrażenie, jakbym obcował z takim plastikiem, jaki był w Zenfone 4, który jest no, dość tanim urządzeniem, nie ukrywajmy. Tak więc tak to niestety wygląda. No i ta cała klapka jest zdejmowalna. Pod tą klapką mamy możliwość włożenia dwóch kart microSIM, więc to jest na pewno plus za to, że urządzenie jest sprzętem dual SIM. Co do ramki, również właśnie tu nachodzi ten plastikowy element, czyli klapka. No i mamy jeszcze plastikową, taką jakby czarną obwódkę. To również nie wygląda zbyt atrakcyjnie według mnie. No i co również warto podkreślić, Zenfone 2 w dobie, kiedy większość smartfonów dąży do tego, aby być jak najcieńszym. Mamy 7 mm, nieraz 6 z hakiem, nieraz 8 mm, tutaj ponad 10 mm i to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka wartość niestety. No i przez to również cierpi waga samego urządzenia, która jest niestety dość wysoka i to czuć od razu po chwyceniu Zenfone 2 do moich dłoni i to naprawdę mi się nie spodobało. Z przodu również możemy zaobserwować to, że ramki dookoła wyświetlacza również są troszeczkę opasłe, przede wszystkim dolna ramka, gdzie mamy umieszczony panel nawigacyjny. No i ten element, on wygląda dość atrakcyjnie, tu się zgodzę, natomiast wydaje mi się, że jest on kompletnie tutaj niepotrzebny. Tak więc tak to właśnie wygląda. No i również jeśli miałbym się mocno czepiać, no to jeszcze przycisk power umieszczony na środku górnej krawędzi również jest dość niefortunnym rozwiązaniem. Natomiast to umiejscowienie rekompensują nam gadżety systemowe, czyli możemy sobie wybudzić Zenfona za pomocą dwukliku, a także wygasić za pomocą dwukliku, więc to jest na pewno dobre rozwiązanie. Co do przycisków tutaj, do głośności na tylnej krawędzi, one są dość wygodne, dość pewne, mają tutaj skok, więc większych zastrzeżeń co do tego rozwiązania nie mam. Co do wyświetlacza, on również mi się spodobał w kwestii swojej ostrości. Mamy tutaj rozdzielczość Full HD, więc tutaj ostrość jest całkiem w porządku. Dość dobre odwzorowanie barw, natomiast jedyne co mnie zawiodło na temat tego wyświetlacza to jest to, że niestety ma słabe poziomy jasności. Teraz jak możecie zobaczyć, mam ustawioną maksymalną jasność w tym telefonie. No i szczerze powiedziawszy, porównując sobie do innych urządzeń, kiedy Zenfone ma maksymalną jasność, urządzenia konkurencyjne mają gdzieś 75% tej jasności ustawionej, więc to jest kolejna rzecz, która mi się tutaj nie spodobała. Natomiast z plusów to na pewno to, że mamy tutaj taką pewną dowolność. Mamy program Splendid, chyba tak to się powinno wymówić. I za pomocą tego programu możemy sobie wyregulować temperaturę kolorów naszego wyświetlacza. Możemy zmienić jego tryb na zrównoważony, wtedy kolory będą troszeczkę bardziej ciemniejsze. Filtr światła, że ja mam ustawione żywe kolory, aby te kolory były jak najżywsze. No i również mamy tryb niestandardowy i tutaj możemy sobie odcienie już sobie manualnie poustawiać. Tak więc to jest niesamowicie fajny gadżet właśnie, abyśmy mogli sobie samodzielnie poustawiać parametry naszego ekranu. Co do samego systemu, na pewno spodobało mi się działanie Zenfone 2 i tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o płynność działania, żadnych problemów nie zauważyłem, wszelkie aplikacje uruchamiają się bardzo szybko, bezproblemowo, nie było żadnych klatkowań animacji, więc pod tym względem jest tutaj bardzo, bardzo dobrze. Ale to co mi się najbardziej spodobało, to same funkcje nakładki. Uwierzcie mi, że chyba spotkałem się pierwszy raz z taką nakładką, która ma tak pokaźne możliwości personalizacji. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj możliwość zmieniania paczek ikon, ale nie są to tylko paczki ikon dedykowane przez jakiś osobny sklep Asusa, ale możemy sobie tutaj uruchomić każdy icon pack, jaki znajdziemy w Google Play, czy to obsługujący właśnie launcher, Nova Launcher, czy Action Launcher, każdy będzie tutaj działał i to jest naprawdę genialne usprawnienie, że właśnie w tej nakładce możemy sobie zmieniać icon packi. No i tutaj właśnie jak możecie zobaczyć, mam dwa doinstalowane ze sklepu Play Moonshine, a także Rewu. No i opa, bez problemu działają na tej nakładce, więc to jest bardzo, bardzo fajne usprawnienie.
Kolejna sprawa, no to na pewno to, że mamy możliwość zmienienia efektu przewijania, mamy dodatkowy sklep z motywami, mamy preferencje. No i w preferencjach też jest kilka dość ciekawych możliwości. Między innymi możemy ustawić, na jakim poziomie ma być przezroczystość paska stanu, przezroczystość tła na liście z naszymi aplikacjami. Możliwość zmiany animacji, mamy właśnie możliwość tutaj też również zmienienia icon pack, no tutaj z poziomu właśnie preferencji. Mamy również styl folderu, możemy sobie nawet zdefiniować, jak nasz folder ma wyglądać, to naprawdę jest świetna rzecz. Możemy również zmieniać kolor etykiet naszych ikon, na przykład na czarny w tym momencie. Jak możecie zobaczyć, mam teraz napisy pod ikonami właśnie w kolorze czarnym. Oczywiście po zmianie ustawień nakładka musi się tutaj nam przeładować. Kolejna rzecz w preferencjach to jest na pewno to, że mamy możliwość zmienienia czcionki, jej rozmiaru, więc no naprawdę muszę przyznać, że jeśli chodzi o możliwości spersonalizowania naszego urządzenia w Zenfone 2, naprawdę te możliwości są bardzo, bardzo pokaźne. Dobra, co do samego aparatu, on również mnie nie zawiódł, na szczęście. Mamy 13 megapikseli, no i szczerze mówiąc, zdjęcia wychodzą w całkiem dobrej jakości. To, co mi się spodobało, no to na pewno to, że Zenfone tutaj bardzo szybko ostrzy. Mamy również dość szybką migawkę i te zdjęcia dość szybko są tutaj wykonywane. Przednia kamera również mnie bardzo zaskoczyła. Tam mamy możliwość również takiego w dużym zakresie wygładzenia sobie na przykład skóry, jeśli chodzi o zdjęcia typu selfie. Mamy również taki fajny tryb właśnie w przedniej kamerze, że przesuwając sobie tutaj właśnie migawkę do środka, mamy możliwość ustawienia od 1 do 5 sekund takiego odczekania właśnie do zrobienia zdjęcia. To jest też fajne tutaj usprawnienie. To, co mi się również spodobało w aparacie, to ile mamy, zobaczcie, tutaj trybów do ustawienia. Naprawdę jest w czym wybierać i tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o takie parametry robienia zdjęć, jest w czym poustawiać, więc naprawdę można się tutaj bardzo fajnie tym pobawić. Dobra, tak więc myślę, że w samych moich pierwszych wrażeniach na temat Zenfone 2 to będzie na tyle. Tak naprawdę ogólnie rzecz ujmując są one bardzo pozytywne, natomiast jedyne, co mi się nie spodobało, to jest ogólnie rzecz ujmując całe wykonanie urządzenia, no i ono mnie niestety bardzo, bardzo zawiodło. Dobra, jeśli macie jakieś jeszcze pytania do recenzji Zenfone 2, to śmiało zadawajcie je w komentarzach poniżej. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.